Bardzo dobra atmosfera po tej pieśni. Bardzo dziękuję za stworzenie takiej atmosfery. Dzisiaj mamy dość głęboki temat, niemniej temat bardzo radosny i myślę, że ta pieśń bardzo się komponuje, bo tak naprawdę dzisiaj mówiąc o modlitwie, mówimy o relacjach, mówimy o kontakcie, mówimy o wymianie odczuć, mówimy o wdzięczności, będziemy mówili o tym, co nas cieszy, o tym, co nas smuci i o tym, z którym to chcemy wszystko omawiać czy rozmawiać na te bardzo ważne tematy. Nie wiem, czy mówiłem, drodzy Państwo, że to jeden z moich ulubionych tematów. Mówię to codziennie, a tak naprawdę dlatego, że każdy z tych tematów jest naprawdę bardzo głęboki i jeżeli praktykujemy w życiu, czy wyżywamy pewne zasady, które Bóg chce w nasze życie zaszczepić, nauczyć nas schodzenia z Nim, gdy mówimy o wierze, gdy mówimy o łasce, gdy mówimy o roli uczynków, gdy mówimy o samym Bogu, który się pochyla nad nami, jak nad takim mrówiskiem i widząc tę mrówkę dokładnie wszystko wie na jej temat, to jest istotne i myślę sobie, dlaczego Pan Bóg jest mną zainteresowany. Dlaczego tak naprawdę pochylając się nade mną, szuka takiego kontaktu ze mną. To On przede wszystkim o to zabiega. Drodzy Państwo, z uwagi na to, że dzisiaj mamy szósty wykład, a staliśmy się, jestem o tym przekonany, staliśmy się już takimi bardzo dogłębnymi badaczami Słowa Bożego. Chciałbym poprosić moich przyjaciół, to może po spotkaniu, o wręczenie takich suwaków. Bardzo praktyczna, pomocna rzecz. Macie Państwo wypisane tematy, które są dość ważne w kontaktach, w relacji z Panem Bogiem. Jeśli szukając po numerze, na przykład Pismo Święte, przesuniecie sobie suwaczek i tutaj Wam się wyświetlają teksty Pisma Świętego, które w większości ja również podaję na tablicy. Taki prezent dla Państwa, abyście mogli sprawdzić, czy ja czegoś nie przekłamuję, czy nie próbuję Państwa wprowadzić w kanał, jak mówimy, i czy rzeczywiście tak jest zapisane w Słowie Bożym. Powinniśmy tak weryfikować właśnie te wartości duchowe, bo one dotyczą naszego życia. Jeśli Państwo notujecie, bo zauważyłem, że również jest taka praktyka, a potrzebujecie jakiegoś pisaka, długopisu, albo potrzebujecie jakiejś kartki papieru, jesteśmy gotowi także Państwa w nią wyposażyć, a to dlatego, że są pewne fragmenty Słowa Bożego. Zachęcałbym szczególnie dzisiaj do tego, bo tych tekstów będzie bardzo dużo i przyznam, że choć temat jest obszerny, ja nie wszystkie fragmenty będę w stanie Państwu przytoczyć czy przeczytać. Te teksty związane z modlitwą będą właśnie na tym pomocnym, prostym bądź suwaku, urządzeniu, które możemy wykorzystać do takiego codziennego poszukiwania Pana Boga, ale również jeśli Państwo będziecie zainteresowani, to zachęcam do tego, aby notować wieczorem, rano, sięgnąć do lektury Pisma Świętego, aby samemu czytając zgłębiać te wartości. Drodzy Państwo, najbardziej znana modlitwa na świecie, Ojcze Nasz. Czytamy o Panu Jezusie, że gdy przyszedł na ziemię, gdy podjął się misji, tej trudnej misji, zaczął Boga nazywać Ojcem. Nie do końca wszystkim Żydom się to podobało. W Ewangelii według świętego Jana w 5 rozdziale możemy przeczytać. Żydzi prześladowali Jezusa, że to czynił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział, Ojciec mój działał aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. W tych kilku wersetach kilka razy pojawia się stwierdzenie Ojciec i Jezus odnosi to do Ojca Niebieskiego. W Starym Testamencie pojawia się majestatyczne słowo Jahwe. Ono występuje aż 7000 razy w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie już nie mamy tego słowa, nie mamy tego imienia. Ono jest w takiej zaewoluowanej formie Alleluja, imię, które ukazuje Stwórcę, Boga, tego Stworzyciela, Odnowiciela. Mamy też imię Ojciec. Popatrzmy na kilka fragmentów Pisma Świętego. Czy one tylko występują w Nowym Testamencie? Okazuje się, że nie. Psalm 89. Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i skałą mojego ocalenia.
Przepraszam, ja spróbuję poprawić, bo wydaje mi się, że jest troszkę niewyraźnie. Tak, jest lepiej? Poczuliśmy się jak u okulisty przez chwilę. Dobrze. Inny fragment z Księgi Izajasza. Tyś, Panie, naszym Ojcem, Odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. Księga Izajasza z kolei. I znowu tu jest myśl związana, że Bóg jest czyim Ojcem? Naszym Ojcem. Inny fragment Słowa Bożego. Znowu Księga Izajasza, następny rozdział, 64. Tyś naszym Ojcem, myśmy gliną, a Ty naszym Twórcą, dziełem rąk Twoich. Bóg jest wielkim Ojcem, ale myśl o tym, że Bóg jest Ojcem, jest świadectwem tego, że Bóg ma swoje dzieci. My jesteśmy Bożymi dziećmi. Gdy pierwszy raz zetknąłem się z Pismem Świętym, gdy zacząłem czytać pewne fragmenty Słowa Bożego, to dla mnie to było szczególne przeżycie, dlatego że odbierałem zawsze Boga jako wszechmocnego, zajętego różnymi sprawami, a niekoniecznie moją osobą, moim życiem. I nagle czytam fragmenty, które wskazują, że Bóg jest Ojcem, że mnie kocha, że za mnie zmarł, że się mną interesuje. No i zacząłem dogłębnie tak studiować Pismo Święte, bo pomyślałem, że Bóg ma dla mnie przesłanie. Bóg chce mi coś powiedzieć. Sam fakt, że to nasz Ojciec. Zadziwiające jest to, że Jezus Chrystus, który niewątpliwie znał starotestamentowe imię Boga, tak chętnie nazywa Boga Ojcem. Jak wspomniałem, Jezus nie wymienia tego imienia Jahwe ani razu podczas swojej misji. Nie ma tego słowa w Nowym Testamencie. On mówi Ojciec, Bóg, Ojciec. To jest ciekawe, ale czy myśląc o Jezusie, Jego relacjach z Bogiem Ojcem, czy ja mogę również tak wołać do mojego Boga, który jest w niebie? Inny fragment Słowa Bożego wskazuje również, że po zmartwychwstaniu Pan Jezus, gdy Maria Magdalena złapała Go za szatę, powiedział do niej: nie zatrzymuj mnie jeszcze, bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Nie wstąpiłem do Ojca. Bóg Ojciec, ale to nasz Ojciec. On z jednego człowieka, kolejny fragment w Księdze Dziejów Apostolskich, wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga. Bóg, drodzy Państwo, miłuje świat. Świadectwo, że Bóg jest Ojcem, przesłanie, że Bóg jest Ojcem, daje nam poczucie tego, że my jesteśmy Jego dziećmi. Co z tym zrobimy? No ale wielu chrześcijan woła do Boga Ojca słowami modlitwy najbardziej znanej na świecie. No i cóż z tego? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Znamy tą modlitwę. Kto z chrześcijan nie zna tej modlitwy, prawda? Ale co znaczą te słowa? Co idzie za słowami, które wypowiadamy? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Wielu ludzi je wypowiada, a niekoniecznie tak myślą. Wypowiadają mechanicznie. Co znaczą te słowa? Tu jest uwielbienie Pana Boga w tych słowach. W tej modlitwie jest myśl, niech się dzieje Twoja wola. Co to znaczy? Godzę się, Boże, żebyś ponaprawiał moje życie. Żebyś zmienił moje życie, aby ono wyglądało inaczej, po Twojej myśli. Oddanie się w Jego ręce. Potrzeby życiowe, które również tutaj wymieniamy. Relacje ja i inni, relacje ja i Bóg. Modlimy się o umiejętność przebaczania. Potraficie Państwo przebaczać? Jutro na ten temat będzie specjalne spotkanie. Jutro wykład właśnie zatytułowany Jak przebaczać sobie i innym. Mieliśmy o łasce. Mieliśmy informację, jak Bóg przebacza, ale my przecież nie jesteśmy bardzo często korekt z drugim człowiekiem. Coś dusimy w swoim sercu. Jutro o tym, ale już w tej modlitwie możemy znaleźć słowa, które wskazują na to, że prosimy Boga o taką umiejętność przebaczenia. Bóg nam chętnie przebaczy, jeśli i my przebaczymy naszym bliźnim. Jeśli ty nie odpuścisz bliźniemu, a prosisz Boga o przebaczenie,
to niekoniecznie Bóg przychylnie ustosunkuje się do tej modlitwy. Umiejętność przebaczenia. Módl się swoimi słowami. To jest przykład modlitwy. Bardzo często modlę się słowami tej modlitwy, ale Bóg pragnie, żebyśmy modlili się swoimi słowami. Proszę wyobrazić sobie, że spotykam się z przyjacielem i zaczynam do niego mówić: witaj Krzysztofie, miło Cię widzieć, i w kółko ta mantra, tak jak to hał, 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 w kółko powtarzam. Być może on zareagowałby w ten sposób i powiedział: słuchaj, co Ty mówisz, no porozmawiajmy, przyszedłem do Ciebie z konkretną sprawą. Witaj Krzysztofie, miło mi Ciebie widzieć. I powtarzamy tak w kółko. Jak może się poczuć Pan Bóg, który jest żywym Bogiem, istotą wszechmocną, Ojcem, który się z nami spotyka? On pragnie naszego serca, pragnie, żebyśmy z Nim rozmawiali właśnie w taki sposób. Ktoś powiedział, że modlitwa to taki krzyk serca i czasami długa modlitwa nie będzie wysłuchana, a ten krzyk serca będzie wysłuchany, bo ktoś z głębokości dołu, jakim jest dramat, tragedia, doświadczenie, w którym się znajduje, woła do Boga: Boże, ratuj mi. I to wystarczy. I Bóg ratuje. I Bóg odpowiada. Módl się swoimi słowami. Pamiętam przy okazji organizacji takiego programu, dwaj moi przyjaciele wykonywali pieśń. Jeden usiadł przy instrumencie, a drugi śpiewał. Profesjonaliści. Wszystko brzmiało dobrze. Po spotkaniu rozmawiają ze sobą i widzę, że się śmieją. Podchodzę do nich i mówię: słuchajcie, co się stało? A ten mój przyjaciel, który siedział przy instrumencie, mówi: ja przepraszam tutaj mojego kolegę, bo zagrałem mu nie tę pieśń, zagrałem zupełnie inną pieśń, a on profesjonalnie wykonał tę, którą miał zaśpiewać. Wyobrażacie sobie, drodzy Państwo, zupełnie inny akompaniament, zupełnie inna muzyka, a Ty śpiewasz, ale zupełnie inną pieśń. Zabrzmiało to fantastycznie. I pomyślałem: tak jest z modlitwą. Nie bój się tego, że nie potrafisz się modlić. Nie stresuj się tym, że nie modlisz się jakoś górnolotnie, bo to przecież wielki Pan Bóg. On chce Twojego serca. Pomódl się prosto. Panie Boże, potrzebuję pomocy. Panie Boże, chcę, żebyś zmienił moje życie. Panie Boże, wpływaj na moje wybory, decyzje. A Pan Bóg, tak jak Ty zagrasz, może sfałszujesz troszkę, zagrasz nie tę muzykę, nie tę melodię, którą powinieneś zagrać, Pan Bóg ją pięknie dośpiewa i będzie brzmiało tak, jak należy. Bo taki jest Pan Bóg i taką obietnicę złożył. Modlitwa Ojcze Nasz, Jerozolima, Kościół, Pater Noster, Ojcze Nasz na zboczach Góry Oliwnej w wielu językach, między innymi w języku polskim. Jakie znaczenie ma ta modlitwa? Czy modlitwa, od po prostu modlitwa, pamiątka tego, że Jezus był na ziemi, nauczył nas tak modlić się? Chyba nie. Chyba nie. Gdy wymawiamy te słowa: Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, coś powinno za tym stać. Coś powinno dzwonić, wydaje mi się, że nasze serce, bić w rytm tej melodii. Ja, gdy modlę się słowami tej modlitwy, a przyznam, że nie robię tego zbyt często, bardzo często modlę się własnymi słowami. Niemniej, gdy klękam, aby pomodlić się właśnie modlitwą Ojcze Nasz, staram się, żeby coś za tymi słowami było. Chcę wyrazić moje odczucia, chcę uwielbić mojego Boga, chcę prosić, ale dziękować. Po co taka modlitwa? Co to znaczy, że Bóg jest naszym Ojcem? Jakie to ma dla Ciebie znaczenie, że Bóg pochyla się nad Tobą, interesuje się Twoim życiem? Ciekawe jest to, że ludzka duma bardzo często utrudnia nam komunikację z Bogiem. Tak w relacjach ludzkich jest podobnie. Okazuje się, że gdy dziecko ma 7 lat, mówi: mój ojciec wie wszystko. Ale gdy dziecko ma 14 lat, mówi: mój ojciec wie dużo, ale jakoś inaczej. Gdy dziecko ma 21 lat, mówi: mój ojciec wie niewiele i nie zna się na życiu. Gdy dziecko ma 28 lat, mówi: mój ojciec czasami ma jednak rację. Gdy dziecko ma 35 lat, mówi: mój ojciec często ma rację. Gdy ojciec ma 42 lata, mój ojciec zna się na wielu rzeczach. Gdy dziecko ma 49 lat, mówi: mój ojciec wiedział wszystko, szkoda, że już go nie ma. I coś w tym jest.
Ukryta jest w tym głęboka prawda. I wydaje mi się, że tak się właśnie w życiu czasami buntujemy przeciwko Panu Bogu, ale On nigdy nie powie, nie mam czasu. Nie mam czasu. Po co za tym się modlimy? Bóg wie wszystko. To prawda. Ale my nie wszystko wiemy. Dlatego potrzebna jest modlitwa, bo w modlitwie uświadamiamy sobie, że mamy wielkiego Boga, że mamy przyjaciela, że możemy prosić Go o pomoc. Wczoraj mówiłem o tej linie, którą Bóg spuścił nam z nieba. On trzyma jeden koniec, to łaska, my chwytamy drugi, bo wierzymy w Boga. A uczynki powodują, że się wspinamy. To jest wynik naszej wiary i one są owocami tejże wiary. No ale drodzy Państwo, właśnie, modlimy się po to, aby mieć kontakt z Panem Bogiem, aby mieć ścisłe relacje z Nim. Tak to bywa, że no, jesteśmy przyjaciółmi, kiedy wszystko układa się dobrze, to niekoniecznie pamiętamy o Panu Bogu. Ale kiedy rzeczy zaczynają się układać źle, nie po naszej myśli, to wtedy wołamy. Gdy mówię o tym, przypomina mi się historia, którą kiedyś usłyszałem o rozbitkach, którzy byli na tratwie. Wiedzieli, że nie będzie dobrze, ponieważ mają jakieś zapasy wody, żywności i tak wyglądali jakiegoś ratunku. Jeden z nich w końcu zaczyna się modlić. Panie Boże, tak źle robiłem w moim życiu. Tyle było nieprawidłowości, tylu ludzi skrzywdziłem, napraw moje życie. A drugi w tym momencie stoi i wypatruje. Poczekaj, poczekaj, niczego nie obiecuj, widzę statek. Czy tak czasami nie umawiamy się z Panem Bogiem? Jak jest dobrze, to jest dobrze, my sobie poradzimy. Po co Ty, Panie Boże, będziesz przeszkadzał tutaj, zmieniał mi coś w życiu, tak fajnie wszystko funkcjonuje. A Pan Bóg mówi, ale chciałbym poukładać Twoje życie, żeby ono przebiegało dobrze. Żebyś Ty był pewien tego, że jesteś w dobrych rękach, a ja zapewnię Ci życie wieczne. Może słyszeliście Państwo o wypadku w peruwiańskiej kopalni, w Copiapó, to było na pustyni Atacama, kiedy w kopalni 800 metrów pod ziemią zostało uwięzionych około 50 górników. Przewiercono się do nich, no i tylko kontakt z nimi powodował to, że oni mieli nadzieję. Podawano im leki, podawano im wodę. Zanim dowiercono się takim otworem, aby ich wydobyć na górę, no to kontaktowano się z nimi. Oni mieli nadzieję. No i my, myśląc o naszym Bogu, możemy mieć w Nim właśnie nadzieję. Z tego powodu, że Bóg pragnie wszystkich pociągnąć do siebie. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6, werset 37. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Pan Bóg pragnie mieć osobisty kontakt z każdym człowiekiem. Pragnie mieć osobisty kontakt ze mną. To, że każdego człowieka traktuje bardzo osobiście, jest świadectwem jego miłości. Jest zaangażowany w nasze życie. Można przyjść do Boga w takim stanie, w jakim się jest w danym momencie. Nie musimy się martwić, że coś jest nie tak z moim życiem. Przyjdź do Pana Boga, powiedz Mu o tym, a On pomoże Ci znaleźć rozwiązanie. Bo jak czytamy w Piśmie Świętym w wielu miejscach Słowa Bożego, są fragmenty, które wskazują, że Bóg nawiązywał relacje. O Abrahamie jest powiedziane, że został nazwany przyjacielem Boga w liście świętego Jakuba. Jesteście przyjaciółmi, Bóg mówił do apostołów właśnie w Ewangelii według świętego Jana. I w Ewangelii świętego Mateusza również mamy fragment, gdzie Jezus rzekł do Judasza, przyjacielu, po co przychodzisz? Do Judasza. Bóg nazywa go przyjacielem. Chrześcijańska pisarka Ellen White powiedziała, że modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem, jak przed przyjacielem. Nie czyńmy tego po to, aby Bóg poznał, jakimi jesteśmy, lecz abyśmy potrafili Go przyjąć. Modlitwa nie sprowadza Boga do nas, lecz podnosi nas do Niego. To jest ta różnica. I drodzy Państwo, ktoś nas wciąga na tej linie do góry, no i Bóg chce z nami rozmawiać. Bóg chce z nami się kontaktować. Bóg nie jest ograniczony czasem, przestrzenią, możliwościami. On w danym momencie może zadziałać, może rozwiązać problem, a czasami mówi, poczekaj, o tym troszkę później. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Po czym? Po owocach oczywiście. Po tym, że się modlicie, po tym, że zmieniło się wasze życie.
Pamiętam kilkadziesiąt lat temu, gdy Pan Bóg stanął na mojej drodze, a prowadziłem takie życie, jakie prowadziłem. Może nie będę tego w szczegółach przedstawiał. W każdym bądź razie zszokowało to mojego dobrego przyjaciela Darka. On spotkał się z moją siostrą, bo nie śmiał zapytać mnie i mówi: słuchaj, co się z Grzegorzem stało? Coś jest nie tak. Nie pije alkoholu, nie przeklina, nie chodzi w pewne miejsca, gdzie chodził. Co się z nim stało? I moja siostra zrobiła najlepszą rzecz, jaką można w danym momencie zrobić. Pójdź i zapytaj go sam. No i rzeczywiście, Darek przyszedł, zapytał mnie sam, rozmawialiśmy. Jaką wielką radość miałem, gdy po około 6 latach Darek poszedł tą samą drogą i powiedział: ja też chcę mieć przyjaciela w Panu Bogu. Ja też chcę potrafić tak z nim rozmawiać. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Ale drodzy Państwo, z uwagi na to, że mówimy o modlitwie, musimy określić, czym jest modlitwa. Rozmowa z Bogiem. Modlitwa jest po prostu rozmową z Panem Bogiem. Ktoś powiedział, że to jest oddech duszy. Modlitwa to oddech duszy, rozwijanie relacji z Panem Bogiem. Dlaczego modlitwa jest taka ważna? Po pierwsze, przybliża nas do Boga, buduje naszą wiarę, pozwala doświadczyć obecności Pana Boga, dodaje nam nadziei, nadaje sens życiu, kształtuje nasze duchowe życie, pomaga sięgać po Boże błogosławieństwa i przede wszystkim wywołuje Bożą reakcję. Mało? Bardzo dużo, prawda? Można jeszcze te myśli rozwijać w nieskończoność, ale to jest po prostu nawiązywanie ścisłej relacji z Panem Bogiem. Sam Jezus bardzo dużo się modlił. Możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale i wierszu 7, że za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Celem prawdziwej modlitwy jest nawiązanie, podtrzymanie, rozwinięcie i utrzymanie duchowej więzi z Bogiem. Jezus modlił się płacząc, błagając. Jak często zdarzyło ci się tak rozmawiać z Bogiem? Może rozmawialiście tak, drodzy Państwo, gdy były problemy, doświadczenia, ale taka głęboka modlitwa zmienia nas samych. Jak powiedziałem, Bóg wie wszystko na nasz temat, ale niekoniecznie my wszystko wiemy na swój temat. Dlatego modlitwa. Dlatego w modlitwie wyrażamy zależność od Pana Boga i wyrażamy nasze potrzeby, dziękczynienia. Pan Jezus bardzo często się modlił. Czasami spędzał całe noce na modlitwie. Niektóre modlitwy Pana Jezusa, jest taka szczególna modlitwa Pana Jezusa zapisana, krótko przed Jego męką, wypowiedziana do Ojca, zawiera wiele słów. I drodzy Państwo, jeśli sięgamy do lektury tej modlitwy, jest to Ewangelia według świętego Jana, 17 rozdział. Nie będziemy tych fragmentów czytali, ale zachęcam, żebyście, drodzy Państwo, jako takie zadanie domowe, sięgnęli właśnie do tych tekstów Pisma Świętego. Tak mało Pan Jezus tam modli się o siebie. On modli się o apostołów, On modli się o nas, bo On nie wyobraża sobie życia bez nas. I dlatego przygotowuje nam miejsce tam w niebie. Piękna modlitwa. Drodzy Państwo, jak się modlić? Bo wiele osób o to pyta. Rodzaje modlitwy. Osobista modlitwa. W Ewangelii według świętego Mateusza, tych tekstów ja wszystkich, drodzy Państwo, nie przeczytam, dlatego jeśli jeszcze chcielibyście skorzystać z pisaka, to jest taka możliwość, podnieście tylko rękę. Ktoś potrzebuje zapisać te teksty Pisma Świętego? Być może mamy długopisy. Tam jest napisane: gdy ty się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swojego. Zamknij się, wycisz się, szukaj takiego kontaktu z Panem Bogiem. Może być modlitwa publiczna. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego. Modlitwa również może być z osobami chorymi czy za chorych. I tutaj list świętego Jakuba, gdzie jest myśl związana z tym, że gdy ktoś choruje, to możemy się z tą osobą modlić, wyznawszy najpierw grzechy, a modlitwa płynąca z wiary może taką osobę uzdrowić, jeśli to jest zgodne z Bożą wolą. O to też pytamy. Jaka powinna być pozycja modlitewna, drodzy Państwo?
W Księdze Dziejów Apostolskich możemy przeczytać w 9 rozdziale i wersecie 40, że Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana. A więc możemy modlić się na kolana. Ale załóżmy, ktoś jedzie samochodem, no i nie może w danym momencie się zatrzymać, a czuje potrzebę modlitwy. Powinien się modlić, klękając obok, a Pan Bóg samochód poprowadzi. Nie, może się modlić siedząc. Drodzy Państwo, i takie modlitwy znamy w Ewangelii według świętego Marka w 11 rozdziale i werset 25. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby, jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca, który jest w niebie, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. To zdaje się nie ten fragment. Tak. Przepraszam, nie jestem w stanie tego fragmentu teraz znaleźć. Mamy trzeci przykład. Leżąc, Hiskiasz był chory i prosi Pana Boga o modlitwę leżąc. Czy osoba chora nie może się modlić, ponieważ jest złożona chorobą, a do modlitwy trzeba uklęknąć? Nie. Możemy modlić się również leżąc. To daje nam możliwość takiego chodzenia z Panem Bogiem. Pamiętam kilkadziesiąt lat temu, gdy jechałem do Warszawy, jechałem do seminarium, miałem bardzo ciężki plecak. I gdy udawałem się na dworzec centralny w Warszawie, jeśli Państwo kojarzycie, przy rotundzie wchodzi się w podziemia, a miałem plecak, że musiałem tak z nim iść. I to był czas, kiedy było tam mnóstwo osób potrzebujących. No i tak szedłem, nie za dobrze wtedy znałem Warszawę i tak szedłem i widzę jedną potrzebującą osobę, drugą i tak zacząłem się o nich modlić. I tak się modlę o te osoby i znowu widzę te same twarze, ale modlę się o nich znowu i w pewnym momencie zauważyłem dwóch ochroniarzy, którzy coś tam pokazują na mnie i się ze mnie śmieją. I uświadomiłem sobie, że chyba zrobiłem takie trzy kółka, powinienem wyjść z drugiej strony już tym przejściem podziemnym, przejść na chodnik po drugiej stronie ulicy, ale tak chodziłem w kółko, ponieważ tak się zaangażowałem w modlitwę za tych potrzebujących ludzi i w pewnym momencie, jak tak sobie to uświadomiłem, jakby się obudziłem, nagle stwierdziłem, że tak prosto stoję, a nie jestem taki przygarbiony. Skupiłem się zupełnie na czymś innym. Modlitwa daje poczucie tego, że Bóg jest obok nas, ale pomaga zainteresować się zupełnie innymi, ważniejszymi sprawami. Może być też modlitwa połączona z postem, bo i mamy taki przykład, kiedy przychodzi człowiek i prosi o uzdrowienie syna opętanego przez demony. A wtedy Pan Jezus mówi do apostołów, że mieli małą wiarę, a ten rodzaj demonów wychodzi przez post i modlitwę. Więc i tak się możemy modlić. Jak Bóg odpowiada? Bo czasami mówimy, no tak, modlę się do Pana Boga, ale Pan Bóg jakby nie słyszał. Czy Pan Bóg jest poza zasięgiem, niektórzy mówią. Pan Bóg odpowiada tak, tak, to dobry pomysł, zgadzam się. Niech tak się stanie, jak prosisz. Ja przepraszam, że w takich zdaniach to ująłem, w jaki sposób Pan Bóg może odpowiadać, ale Pan Bóg reaguje tak czy inaczej na moje modlitwy. Bóg też może odpowiedzieć, nie, to nie jest dobry pomysł. A czasami także Pan Bóg odpowiada, miej cierpliwość i modlimy się kilkanaście lat, a czasami kilkadziesiąt lat i Bóg mówi, miej jeszcze cierpliwość, to za mało, bo modlitwa zmienia mnie samego. Ja cały czas w tej modlitwie może myślę o jakiejś osobie, może myślę o chorobie tej osoby, może modlę się za jakąś ideą, modlę się i ta modlitwa mnie zmienia. Zróbmy to inaczej, czasami Pan Bóg mówi. I nagle nam błogosławi zupełnie w inny sposób. My mamy jakiś plan i przychodzimy do Pana Boga z planem, który mamy gotowy, przygotowany i wydaje się, że to jest najlepsze, a Pan Bóg przedstawia znacznie lepsze rozwiązanie, które jest skuteczniejsze, perspektywicznie przynosi lepsze owoce. I tak Pan Bóg może odpowiedzieć. Albo zastanowię się nad tym. Coś w tym jest, drodzy Państwo. Modlitwa powinna płynąć z głębi serca. Uznajemy potrzeby Boga. W Psalmie 63, w wersecie 2 możemy przeczytać: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęsknię do Ciebie ciało moje, tęsknię do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezowocna. W modlitwie powinniśmy
też nie trwać w złym, pozbyć się tego zła. Brak świadomego takiego nastawienia na złe rzeczy. Coś nam ktoś zrobił złego i niekoniecznie powinniśmy się modlić, tak jak w kultowym filmie Sami Swoi, pamiętacie Państwo. Nie będę tej modlitwy przypominał. Czytamy w Psalmie 66. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. Brak świadomego trwania w złym. I tutaj warto przypomnieć bajkę Ignacego Krasickiego. No trudno to nazwać bajką, ale jakaś moralna myśl związana z szukaniem Pana Boga, szukaniem oparcia w Nim. Dewotce służebnica w czymś przewiniła, właśnie na ten czas, kiedy pacierze kończyła. Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, mówiąc właśnie te słowa: i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy, biła bez litości. Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności. Modlitwa nie może wyglądać w taki sposób. Modlitwa to otwarcie serca na Boże działanie. Pan Bóg radzi, byśmy nie byli wielomówni jak poganie. Bóg wie, czego my potrzebujemy. Bóg zna również naszą przyszłość i wie, w jaki sposób pokierować naszym życiem, aby to przyniosło dobre owoce. Nie bądźmy wielomówni. Nie musimy Boga zagadywać długimi modlitwami. Ważne, żeby to było często, żeby były relacje, kontakt z Nim. Nie na pokaz. Zgodna z wewnętrzną potrzebą. To jest najlepsza modlitwa. I znowu sięgamy do Słowa Bożego. Modlitwa powinna jeszcze coś zawierać. Według Ewangelii świętego Mateusza w 21 rozdziale czytamy w 22 wierszu: i wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. W modlitwie musimy wyrażać wiarę. Po co prosisz, jeśli nie wierzysz, że Bóg ci to da? Dlaczego wołasz do Niego o coś, skoro nie zakładasz, że Bóg może być tym dobrym ojcem, który ci tym właśnie pobłogosławi? Modlitwa powinna wyrażać, że jestem gotowy przyjąć Bożą wolę w swoim życiu, zaakceptować ją. I tutaj znowu w pierwszym liście świętego Jana w 5 rozdziale i wersecie 14 możemy przeczytać: tak zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Bóg chce dla nas dobrze. Nie musimy się martwić tym, że coś nie tak wyrażamy w naszej modlitwie. Słowa się nie układają. Ważne, żeby to było zgodne z Bożą wolą. Wytrwałość. W liście do Kolosan w 4 rozdziale, w wierszu 2 jest zachęta, byśmy byli wytrwali w modlitwie i czujni z dziękczynieniem, drodzy Państwo. Wielokrotnie przekonałem się na swoim przykładzie, bo najlepiej mówić o sobie, że gdy modlę się, to najczęściej proszę: Panie Boże, mam teraz długą listę, którą chciałbym Ci przedstawić. I dobrze, jakbyś mnie wysłuchał, bo wiele z tych rzeczy by mi się przydało. No i zaczynamy wymieniać, prawda, co potrzebujemy, co byłoby błogosławieństwem w naszym życiu, i potrafimy to naprawdę dobrze umotywować. I mówimy: Panie Boże, jak ja bym był zdrowy, to jak ja bym mógł Ci służyć? Mógłbym być bardzo przydatny wielu ludziom, a wiesz, że już dużo takich dobrych uczynków spełniłem. No i Pan Bóg się zastanawia nad tym, co ze mną zrobić. Przykładem tego jest apostoł Paweł, który miał problem ze wzrokiem i prosił o uzdrowienie. Przypominam ten tekst, który czytaliśmy wcześniej. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Modlitwa powinna być związana z gotowością do przyjmowania Bożej prawdy. Księga Przypowieści, 28 rozdział. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Bardzo mocne słowa. Jeśli nie słuchasz nauki Bożej, odrzucasz Pana Boga, a modlisz się do Niego, to po co się modlisz? Jeśli nie wierzysz albo zakładasz, że Bóg jest taki lub inny. To jest bardzo ważny fragment Słowa Bożego. Jeśli chcemy, by działa się w naszym życiu wola Boża, jeśli chcemy, żeby Bóg nas prowadził, to załóżmy, że Bóg będzie robił to dobrze. Jeśli odrzucasz Jego nauki, Bóg może odrzucić Twoją modlitwę.
szczera modlitwa serca. Ewangelia świętego Mateusza, 15 rozdział, werset 18. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. No dlatego pytałem, drodzy Państwo, na początku, jak wypowiadamy słowa modlitwy Ojcze Nasz? Co za tym płynie? Czy serce jest otwarte? Być może mocniej bije? Ja wiem, że znamy na pamięć tę modlitwę, jestem o tym przekonany, ale bardzo często jak wypowiadamy słowa tej modlitwy, to pamiętajmy, że być może Bóg, chociaż Go nie widzimy, jest obok nas na wyciągnięcie ręki. Jest tak blisko, bo się właśnie modlimy do Niego, rozmawiamy z Nim. Celem modlitwy jest to, aby wyraźniej zobaczyć Pana Boga. Jemu zależy na relacjach, na przyjaźni z nami. Dlatego warto myśleć o podtrzymywaniu tych relacji, o rozwijaniu tych relacji. Mówmy Bogu w modlitwie o wszystkim. O naszych radościach, pragnieniach, obawach, smutkach, rozczarowaniach, niespełnionych marzeniach, o wdzięczności. Dla Niego nie ma zbyt zagmatwanych czy trudnych spraw. On chętnie słucha to, co chcemy powiedzieć na temat naszego życia. To, co chcemy powiedzieć na temat siebie, naszych odczuć, rozterek, potrzeb, ale nie mówmy tylko o sobie w modlitwie. Zanośmy naszych przyjaciół, znajomych, osoby potrzebujące właśnie w modlitwie do Pana Boga. Kilka myśli związanych z modlitwą. Władysław Klus, modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga, ale i do drugiego człowieka, bo zaczynamy myśleć o osobie, za którą się modlimy. Kierkegaard Soren, kiedy moja modlitwa stała się bardziej skupiona i wewnętrzna, to miałem coraz mniej do powiedzenia, w końcu zamilkłem. Jedyną szczerą rozmową jest modlitwa. Od każdej modlitwy powstaje się lepszym. Stefan Napierski. Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął. Jerzy Zawiejski. Modlitwa jest największym majątkiem człowieka. Drodzy Państwo, coś w tym jest. Modlitwa jest wartością, którą łączymy się z niebem i pukamy do nieba bram. Bez przestanku się módlcie, apostoł Paweł naucza w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale i wersecie 17. O jedynej postaci biblijnej jest powiedziane, że gdy chodziła z Panem Bogiem, w pewnym momencie Pan Bóg zabrał go do nieba. Jest to Henoch. To nie była jedna osoba zabrana do nieba, jedyna, ale jest taki zwrot w Piśmie Świętym, że gdy on chodził z Panem Bogiem, to Pan Bóg zabrał go do Królestwa Niebieskiego. Ktoś kiedyś komentując ten fragment Pisma Świętego, bo to jest opisane w Księdze Rodzaju, stwierdził, że gdy tak Henoch chodził z Panem Bogiem, w pewnym momencie Pan Bóg powiedział do Henocha: słuchaj, do mojego domu jest bliżej niż do twojego, to chodź do mojego. I Pan Bóg zaprosił go do siebie. I to jest chodzenie z Panem Bogiem, kiedy my przez nasze życie wędrujemy i wspominamy Boga w modlitwie. Bo on, drodzy Państwo, jest wśród nas, jest obok nas, jest na wyciągnięcie ręki. To jest ten dobry przyjaciel, który jest gotowy zawsze wysłuchać. I on słucha, tylko szkoda, że czasami tak rzadko mówimy. List do Filipian, 4 rozdział, werset 6 i 7. Nie troszcie się więc o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To jest przyjaźń, to są relacje. Bóg poprzez modlitwę nawiązuje ścisły kontakt z nami, ale modlitwa nas zmienia. Na zdjęciu widzicie, drodzy Państwo, Dereka Redmonda, który był kiedyś wyśmienitym sprinterem. Do jego największych sukcesów można zaliczyć dwa złote krążki zdobyte z reprezentacją Wielkiej Brytanii w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Świata i Europy. Jest rok 1992, Barcelona. W biegach eliminacyjnych na 400 metrów Derek wypadł bardzo dobrze. Poradził sobie bez problemu. Nadchodzą półfinały. 65 tysięcy ludzi na trybunach. I nagle ostry start. Biegacze zmierzają w kierunku mety i nagle Derek pada na bieżnię. Nie może wstać, łapie się za nogę.
Okazuje się, że zerwał mięsień. Ludzie patrzą, jaki będzie finał. Ktoś wygrał, ktoś był na drugim miejscu, trzeci, ale Derek leży dalej na bieżni. Nagle dzieje się coś dziwnego. Wstaje i kuśtykając na jednej nodze zmierza do mety. Podbiegają pomocnicy, którzy próbują mu uświadomić, że powinien zejść z bieżni, że bieg już się skończył, ale on się nie poddaje i kuśtykając zmierza dalej do mety. Jego ojciec, który jest na trybunach, widzi, co się dzieje i próbuje go dopingować. Serce mu się łamie, gdy widzi ten ból syna i nagle robi coś niesamowitego. Wybiega z trybun, wbiega na bieżnię, podbiega do swojego syna, podaje mu ramię i mówi: synu, jestem z tobą. Wspólnie zaczęliśmy twoją karierę i wspólnie ją skończymy. Przybiegł na ostatnim miejscu, ale jakby był pierwszy. Ludzie wiwatowali, wstali i czekali, kiedy przekroczą razem linię mety. Tak jest Bóg, drodzy Państwo. Czasami się potykamy, gubimy, czasami się wywrócimy i tak trudno wstać, ale Bóg jest tym, który nas dopinguje i mówi: musisz biec, tam jest meta, nieważne na którym miejscu dobiegniesz, ważne, żebyś przekroczył tę metę, bo to jest czas spotkania ze mną tu na ziemi, byśmy spotkali się tam, widząc się nawzajem w Królestwie Niebieskim. Takiego Boga mamy, drodzy Państwo. Takiego Boga mamy. Modlitwa. Fantastyczny sposób na kontakt z Panem Bogiem, na podtrzymanie relacji z Nim. Bóg jest wielki. Możemy Go szukać każdego dnia właśnie w modlitwie. I drodzy Państwo, chciałbym, abyśmy dzisiaj w praktyce spróbowali pomodlić się do Pana Boga. Wierzę, że On jest wśród nas. Wierzę, że interesuje się tym, o czym myślimy, zna nasze serce. On ma przecież wszystkie włosy policzone na naszej głowie. Jakże nie modlić się do takiego przyjaciela? Chciałbym w imieniu nas wszystkich pomodlić się, drodzy Państwo, właśnie żebyśmy dotknęli takiego praktycznego wymiaru modlitwy. Ja nie mówię, że ja się dobrze modlę, że to będzie jakaś piękna modlitwa. Pomodlę się tak, jak czuję, od po prostu. Jeśli mógłbym, drodzy Państwo, poprosić Państwa, żebyście powstali, to będzie taki wyraz naszego szacunku wobec naszego przyjaciela, Pana Boga, który, tak jak powiedziałem, wierzę, że jest wśród nas. Dobry Panie Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przychodzimy w tej chwili do Ciebie. Tak jak widzisz, stoimy przed Tobą jako Twoje dzieci, a Ty jako nasz Ojciec, zainteresowany wszystkimi naszymi radościami, smutkami, tym, co wypełnia nasze serce, próbujesz poukładać nasze życie, aby wydłużyć je w wieczność. Dziękuję, Panie, za dobrodziejstwo i za cierpliwość, jaką nam okazujesz. W tej chwili chciałbym pomodlić się za każdego z nas i w imieniu nas wszystkich. Być może nasze serce woła teraz do Ciebie, być może nasze myśli kontaktują się z Tobą i myślimy o bliskich nam osobach. Może teraz myślimy o doświadczeniach, które przechodzimy, tych smutnych, trudnych, a może nasze serce się raduje z jakiegoś powodu. Przyjmij to jako wołanie do Ciebie, jako nawiązanie kontaktu i relacji, bo chcemy w Tobie mieć przyjaciela. Ty wiesz, co dla naszego życia jest najlepsze, drogi Panie. I dziękujemy za taką możliwość kontaktu w modlitwie. Gdy możemy powiedzieć, co czujemy w naszym sercu. Gdy możemy, rozmawiając z Tobą, wyrazić naszą wdzięczność, ale otworzyć się na Twoje działanie i powiedzieć: niech się dzieje Twoja wola w naszym życiu. Drogi Panie, dziękuję za to, że Ty jesteś naszym przyjacielem. Błogosław w naszym życiu. Pomóż nam dokonywać dobrych wyborów, byśmy korzystali z dobrodziejstw tych właśnie wyborów, by to przyniosło dobre owoce. Pomóż nam zawsze pamiętać, że jesteś tak blisko nas. Niech nasze serce otworzy się na Twoje działanie. Dziękujemy za Twoją przyjaźń z nami, za Twoje zainteresowanie. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Drodzy Państwo, jutro chciałbym powiedzieć na temat przebaczenia. Dlaczego tak ciężko nam czasami iść przez życie, gdy ciężar win
trudów, jakie dźwigamy na sobie, powoduje, że nasze relacje z bliskimi nam, naszemu sercu osobami układają się na nie najlepiej. O przebaczeniu. Jak przebaczyć sobie samemu, jak przebaczyć drugiemu człowiekowi? Bo Bóg, przebaczając nas, uczy takiego przebaczenia również innym ludziom, tych przewinień, które popełnili względem was. Dziękuję serdecznie za uwagę.